się Katarzyna Zalewska i w tym filmiku chciałabym pokazać schemat Hornera, który jest algorytmem dzielenia wielomianu przez dwumian. Na wykładach lub ćwiczeniach z matematyki wiele razy dzieliliśmy pisemnie wielomian przez dwumian. Tu mam napisany przykład wielomianu, gdzie najpierw szukaliśmy jego miejsca zerowego, następnie dzieliliśmy pisemnie, by otrzymać prostszą wersję wielomianu. Jeżeli nie jesteście zwolennikami tej metody, to może spodoba Wam się schemat Hornera. Więc mamy ten sam przykład co wcześniej. Aby wykorzystać schemat Hornera, trzeba mieć wielomian uporządkowany od największej potęgi x. Następnie, żeby wielomian podzielić bez reszty przez dwumian, musimy na samym początku wyznaczyć pierwiastek tego wielomianu. Chodzi mi, by znaleźć taką liczbę, dla której wielomian równa się 0. Weźmy na przykład x równa się 1. Bóg w nawiasie 1 równa się 1 odjąć 2 odjąć 5 plus 6 równa się 0. Wyszło 0, co oznacza, że x równa się 1 jest pierwiastkiem tego wielomianu. Czyli możemy go podzielić bez reszty przez dwumian x odjąć 1. Kolejnym krokiem jest narysowanie tabelki. Na samym początku, w pierwszym wierszu, będziemy wpisywać wszystkie kolejne współczynniki uporządkowanego wielomianu. W naszym przypadku to 1, minus 2, minus 5 i 6. Piszemy jeszcze tutaj liczbę, która jest miejscem zerowym wielomianu, czyli w naszym przypadku było to 1. Pierwsza liczba zawsze spada na sam dół tabelki. Następnie tą jedynkę mnożymy razy 1. 1 razy 1 daje nam 1. 1 wpisujemy pod minus 2. Teraz będziemy wykonywać dodawanie. Minus 2 plus 1 daje nam minus 1. I teraz znowu 1 razy minus 1 równa się minus 1. Wpisujemy pod minus 5. Minus 5 plus minus 1 daje nam minus 6. I znowu 1 razy minus 6 daje nam minus 6. Wpisujemy pod 6 i 6 plus minus 6 wychodzi 0. Na samym końcu tabelki zawsze powinno być 0. Jeżeli wyszła nam inna liczba, to oznacza, że zrobiliśmy wcześniej jakiś błąd rachunkowy. Dobra, mamy uzupełnioną tabelkę. Dla nas z niej jest najważniejszy dolny wiersz. Z tych liczb będziemy teraz układać nowy wielomian. Ważną zasadą jest spisanie liczb, które nam wyszły z x o potęgę mniejszą. O co mi chodzi? Na tym przykładzie mogę Wam to pokazać. Otwórzmy nawias. Pierwsza liczba, jaka nam wyszła, to 1. 1 powstało z jedynki, która stała przy x do trzeciej. Jak mówiłam, ma być to o jedną potęgę mniejszą, dlatego 1 przy jedynce wpiszemy x do drugiej. Dalej piszemy minus 1, które nam wyszło z tabelki. Minus 1 powstało z minus dwójki, która stała przy x do drugiej. O jedną potęgę mniej, to przy minus 1 piszemy po prostu x. I spisujemy kolejną liczbę z tabelki, to jest minus 6. Minus 6 powstało nam z minus 5, która stała przy x. O jedną potęgę mniej mamy zapisać ten x, no to po prostu nam znika. Zamykamy nawias i piszemy jeszcze na samym końcu dwumian, przez który dzieliliśmy, czyli x odjąć 1. I otrzymaliśmy wynik końcowy. A co jeśli nie byłoby takiego stopniowego potęgowania x-ów? No to zróbmy taki przykład. Mamy tu wielomian x do trzeciej odjąć 8. Nie mamy w tym przypadku po kolei potęgowania x-ów. Chodzi mi, że za x do trzeciej powinien stać się jakiś współczynnik z x do drugiej, a zaraz po nim jakiś współczynnik z x. By potęgowanie x było w kolejności. Przez to będziemy mieli ciekawe liczby w tabelce. Ale najpierw poszukajmy miejsca zerowego tego wielomianu. Weźmy na przykład 1. W nawiasie 1 równa się 1 odjąć 8. Wychodzi 7. X równy 1 nie jest jego pierwiastkiem. Spróbujmy z minus 1.
W w nawiasie minus 1 równa się minus 1 odjąć 8. Wychodzi minus 9. X równa minus 1 nie jest jego pierwiastkiem. Weźmy 2. W w nawiasie 2 równa się 8 odjąć 8. Wychodzi 0. Czyli x równe 2 jest pierwiastkiem tego wielomianu, co oznacza, że nasz wielomian możemy podzielić bez reszty przez dwumian x odjąć 2. Teraz narysujmy tabelkę. W pierwszym rzędzie wpisujemy współczynniki, czyli 1, 0, 0 i minus 8. I teraz, skąd pojawiły się nam te dwa zera? Z takiej przyczyny, tak jak wcześniej mówiłam, że brakuje nam w tym wielomianie x do drugiej i x. A jeżeli brakuje, to znaczy, że współczynnik to 0. Teraz wpiszmy jeszcze nasze 2, bo x równa się 2 jest naszym miejscem zerowym i zaczynamy obliczenia. Pierwsza liczba, jak w poprzednim przykładzie mówiłam, spada na sam dół. No to teraz 2 razy 1 daje nam 2. Dwójkę wpisujemy pod 0. 0 plus 2 daje nam 2. 2 razy 2 daje nam 4. Czwórkę wpisujemy pod 0. 0 plus 4 daje nam 4. 2 razy 4 daje nam 8. Minus 8 plus 8 równa się 0. Idealnie, ślicznie, tak nam na końcu powinno wychodzić. Teraz najważniejsze dla nas są liczby w ostatnim wierszu. To otwieramy nawias i wpisujemy z niego wyliczoną jedynkę. Ona powstała z 1, które stało przy iście do trzeciej. Dlatego nasza jedynka będzie stała przy x do drugiej, bo o jedną potęgę mniej, niżej. Dwójka wyszła nam z zera, które stało przy x do drugiej. Dlatego my piszemy przy dwójce x. Czwórka wyszła nam z zera, które stało przy x. Dlatego my piszemy samą czwórkę. I zamykamy nawias. I jeszcze nie zapominamy, że po tym nawiasie trzeba napisać dwumian x odjąć 2, bo przez niego dzieliliśmy. To jest koniec. Tyle chciałam Wam przedstawić na temat schematu Hornera. I jestem przekonana, że komuś na pewno weszło to w serduszko i na pewno to wykorzysta, uratuje życie. To do usłyszenia.